Siemanko, jestem świeżo po meczu Polska-Meksyk, no i czas na moją ocenę. Nie wiem od czego zacząć tak naprawdę, bo, bo to co zobaczyliśmy, no to, była jak, to był jakiś antyfutbol, to był jakiś antyfutbol. Wiecie, może ja nie jestem jakimś wielkim ekspertem, może można mnie nazwać, nie wiem, jakimś Januszem futbolu, chociaż dużo o piłki nożnej oglądam, ale... Ja czegoś nie rozumiem. Ja czegoś po prostu nie rozumiem. Mamy zawodników grających w najlepszej lidze świata. Nie wiem, w Barcelonie chociażby, w Juventusie, w Napoli, w Bundeslidze, w, tu w angielskiej Premier League. A my, kuźwa, gramy całe spotkanie długą piłkę. Długa na Robercika, co on tam zrobi, to może coś się uda. Zero tak naprawdę jakiejkolwiek chęci do ataku. Ja rozumiem, ja rozumiem selekcjonera Czesława Michniewicza, Zresztą w wywiadach było to później słychać, że nawet Robert Lewandowski mówił, że czasami trzeba otworzyć się, czasami trzeba spróbować zaatakować. I ja po prostu tego nie rozumiem. Naprawdę mamy zawodników ku temu, żeby spróbować, żeby spróbować. Powiem Wam szczerze, oglądając pierwsze 15 minut, ja wiedziałem, że ten Meksyk. To no sorry, ale to są naprawdę. Do pokonania e, zawodnicy, tylko trzeba się troszkę otworzyć. Ale jak założenia były. Najważniejsze, żeby nie stracić defensywka, defensywka, no to wyglądało to tak, że pewnie plan na, na mecz był taki, że Meksyk nas przyciśnie, wtedy otworzą się korytarze. Mamy skrzydłowych szybkich, będą szybkie kontry i będzie to fajnie wyglądało. Niestety Meksyk też badawczo do nas podszedł i nie atakował za wszelką cenę od razu od samego początku, więc nie było tych korytarzy, nie było komu zagrywać, no to co? Szczęsny. Patrzy. I. Wylądowała. Piłka. No i znowu, i tak od początku. Meksykanie coś tam próbowali poklepać. Nie szło. To my znowu. Długa. I na Robercika. Co tam Robercik ugra? Jeżeli chodzi o karnego, słuchajcie, najlepszym zdarzało się nie trafiać. Messi nie trafiał karnego. Roberto bardziej nie trafiał karnego. Dużo zawodników nie trafiało karnego. Zdarza się. Tak naprawdę. Umówmy się. My mieliśmy rzut karny, nie mając żadnego strzału na bramkę. Żadnego strzału na bramkę i, i wygrywając ten mecz, ja wiem, wynik by się liczył trzy punkty. Super, też bym się cieszył. Ale, no nie, no nie, no ja może jestem jakiś naiwny, ale ja po prostu chcę oglądać futbol. Wiem, że tych zawodników stać na granie piłką, na, na stworzenie szybkich akcji, przede wszystkim do przodu. Skoro my mamy. Yy, Przód grający naprawdę, nie wiem, Zieliński, tak, mówi się top, Lewandowski, top, um, Szymański, który również potrafi depnąć, Frankowski czy um, Kamiński. E, mamy Kasza, który też lubi ciągnąć do przodu. To nie, to najważniejsze jest defensywka, gdzie w defensywie mamy problemy. No ale dobrze, nie stwarzali Meksykanie dużo okazji, można się tak wybronić, ale taki Meksyk? To ja się nie dziwię, że nie stwarza okazji. Że oni też byli naprawdę. No, drużyną równorzędną mam, bym powiedział. Oglądając ten mecz, stwierdzam jedno. Spośród wszystkich meczy to był najgorszy mecz. Jeżeli tam by nie grała polska reprezentacja, to wolałbym iść na zakupy. No, tragedia, tak? Ja, ja naprawdę tego nie rozumiem. Sami zawodnicy, nie wiem, może najważniejszy, że muszą wziąć, nie wiem, może sprawy w swoje ręce czasami. Bo już nie wiem jak dosadnie, co? Re Robercik tym razem nie milczy swoje tam 7 czy ile sekund, ale na pewno jest zły. Na pewno jest zły, no bo umówmy się, no taka laga, to nie wiem, tu w Anglii tak kiedyś grali, ale to było 30-40 lat temu. <laughs> Powiem wam, jestem wściekły, jestem po prostu wściekły, bo wcześniej oglądamy Arabię Saudyjską przegrywa z e Argentyną 1-0 Później trzy offside gdzie Argentyna mogła prowadzić jeszcze wyżej. Co robi, co robi Arabia? Czyli Arabia Saudyjska. Nic, próbuje. Zaatakowali dwa razy i im się udało, ale próbowali, biegali z tą piłką. Nie laga! Jaka kuźwa laga? Później Tunezja z Danią. To samo. Nagle to Tunezja lepiej wyglądała i, i, i była bliższa wygrana tego meczu. Teraz nagrywając to, e, chwileczkę oglądają mecz Australii z Francją. Z Francją! Australia też bez kompleksów, oczywiście 1-1 jeden -jeden na ten moment, jak to nagrywam. Może i Francuzi to wygrają, no bo mają mimo wszystko na papierze lepszą drużynę. Ale grają w piłkę. To są mistrzostwa, raz na 4 lata. I, I ja wiem, wynik się liczy, tak? Cze Cześciu w nich nie widzieli. W młodzieżówce tak samo grał, jakoś wyszedł. E Legia podobnie grała ze Spartakiem. Ale tu mamy zawodników, naprawdę. No nie chcę powiedzieć wszystkich topowych, ale mamy naprawdę dobrych zawodników, żeby zagrać tą piłkę. I po 15 minutach, gdzie widzą, że Meksyk wcale nie będzie aż tak mocno nas napierał, że i nie będzie miejsca na te kontry, to my ich stresujmy. Przecież mamy też do tego zawodników, pokazywali niejednokrotnie. Otwórzmy grę, my ich przyciśniemy. W końcówce meczu nagle yy, zrobiły się trochę wolne miejsca, jak Meksyk opadł z yy, sił. Ale jak my mamy w 90, nie wiem, tam w czwartej minucie jakiś strzał na bramkę pierwszy... To o czym my rozmawiamy? Tak samo. Mamy kreatywnych zawodników. Zieliński, Szymański. To kto? To kto najwięcej brał na siebie? Uwaga. Ten, który był naj skreślany przez, przez wszystkich. Grzegorz Krychowiak. No jeżeli Krychowiak można powiedzieć, że błysnął w tym meczu w ogóle no defensywką i tak dalej. No to chyba źle to o nas świadczy. Później wy, wychodzimy ofensywnie tak z jednym defensywnym krychowiakiem Bielik na ławce, tu mamy Szymańskiego o, nawet przodu. Sprząt... Ale po co ja się pytam? No po co to mamy, skoro my z tego nie korzystamy? Może jestem naiwny, tak jak powiedziałem, może jestem Januszem w futbolu. Ale ja chcę obejrzeć i iść do pracy następnego dnia, że próbowaliśmy. Nie udało się. Nawet po dobrym meczu przegranym, ale tak bym poszedł do pracy, z tak z głową. A teraz znowu po pracy się śmieję. No bo jak, jeżeli gramy takie, takie spotkanie na Mundialu. Ktoś powie, gramy tak jak przeciwnik pozwala. To skoro przeciwnik nam pozwala na więcej, to spróbujmy. Spróbujmy. Nie za wszelką cenę zamurować i, i tyle. Milik drugi napastnik wchodzi tam w 90 czy w 85 minucie. Po, po co? Po tej porze po co? Co, co, co to miało zmienić? Ja wiem, to miało wyglądać jak szile. My defensywka, Anu się uda. I prawie się udało. I prawie się udało. I cieszyłbym się z trzech punktów. Ale z gry dalej tak samo moja ocena by wyglądała. I teraz mamy co? Arabię Saudyjską, która ma trzy punkty. Ja podejrzewam, ona nadal będzie chciała atakować. Nie, nie zrobią takie autobusy jak my. Nie. Dalej będą próbowali strzelić swoje szanse. Parę pewnie ich będą mieli. A my znowu jak podejdziemy do spotkania? O kolejny remis? No wiecie, z trzema remisami, jeżeli by się udało, to i tak nie wyjdziemy To i tak nie wyjdziemy Więc No szkoda mi mówić, ja tak jak powiedziałem, no Piłka nożna, lubię oglądać mundial, mistrzostwa Europy, ligę Angielską jak najbardziej Ale Takich meczy To po prostu się nie da oglądać Cię nie da oglądać i Oczywiście dalej będę kibicował biało-czerwonym Ale no są w formie niektórzy zawodnicy. Trzeba to po prostu wykorzystać. I widać było, że kondycyjnie też nie jest źle. Więc spróbujmy. No, naprawdę spróbujmy, żeby jednak Czesiu później nie żałował, że mógł spróbować, a nie spróbował. No nic. No, to tyle. Krótka ocena, ale co tu więcej oceniać? Wynik 0-0. Jeden punkt mamy, tak samo jak ma Meksyk. Arabia ma trzy punkty, Argentyna bez punktu. Wszystko jest jeszcze otwarte, wszystko jest możliwe, ale. Zostawmy w tym drugim meczu lepsze wrażenie po sobie. Naprawdę jesteśmy w stanie. To tyle na dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.